Cześć, czołem, witajcie, jestem komandosik.pl. Witam i zapraszam Was na part, w którym chciałem chwilę opowiedzieć o swoim planie ekipa komandosika na Zemynie oraz o rzeczach, które teraz w tym momencie targają po prostu moim imieniem, które po prostu mnie obrażają, oczerniają, no i po prostu ludzie, którzy oglądają moje filmy, wprowadzani są w błąd i są oszukiwani przez osoby, którym na tym zależy, które chcą po prostu, żeby mi się powodziło jak najgorzej, no gdyż po prostu mam z nimi takie pewne zatargi, pewne rzeczy, które no kiedyś się wydarzyły w klanie, którym byłem. Oczywiście pewnie wiecie, o jaki klan mi chodzi, o klan Friends Team, gdyż byłem tam, powiem wam szczerze, bardzo dużo czasu, ponad 1,5 roku. No i powiem wam tak, może zacznę od tego, jak ogólnie moja przygoda z Margonem się zaczęła. No wiadomo, każdy jak zaczynał grać Margonem, to nie wierzy, że miał od razu 18 albo 16 lat. No jak ktoś zaczynał już grać na tym starym silniku, no to nie wiem, miał może 13, może 12, 11 lat. No i zaczynał grać takie Margonem, to były takie początki tak naprawdę, no może nie początki, było już trochę Margonem. No ale każdy był taki młodszy, no i wiadomo, że że młodsza osoba nie myśli od razu już jak 16-latek albo jak 18-latek. No i na początku nie byłem od razu, no wiecie, że myślałem tak o jakoś 18-latek. Byłem taki, no nie wiem, że każdego się słuchałem, jak ktoś tam mówi, pomóż mi, no to pomagałem. No jeszcze nie miałem takiego strasznie wyrobionego, no nie wiem, swojego zdania czy coś takiego. Bardziej się zawsze podporządkowywałem założycielowi klanu. No powiem wam, jak od razu, może jak dostałem się do klanu Friends Team, bo to też to była taka pewna anegdota. Pewnego razu, kiedy miałem tam 80 level, czy coś w tych tak granicach, miałem dość takie dobre EQ, heroiczne, i miałem zarąbiste umiejętności. No i każdego kładłem w PvP. No i pewnego razu u Roana spotkałem Midhandira. No i tak mówię, taki podjarany, no wiecie, jak to tam młody chłopaczek, że tak pokona, może uda mu się go pokonać. No i udało mi się go pokonać, no i taki podjarany pisze, czy dodam je do klanu. On mówi, no to nadrób trochę jeszcze reputacji, bo wiecie, miałem wtedy na zero. No to tam zarobiłem 10 tam reputacji bodajże. No i dostałem się do klanu. No na początku, no to wiadomo, wow, taki klan, no nie wiem, no ja dostałem się do takiego klanu, który był no w czołówce. W tym klanie spędziłem, powiem wam szczerze, dużo czasu, tak? To było naprawdę, no teraz jakbym miał, to nie żałuję, że tam byłem tyle czasu, gdyż, no nie wiem, może były tam dwie osoby takie, które po prostu, no nie wiem, cwaniakowały trochę, no i chciały po prostu się z kogoś tam ponabijać. No a jak już się osoba odgryzała, no to tam groziła, usunę cię z klanu za to, że mnie obrażasz. A już nie myślała o tym, że kogoś innego też uraża. No miałem też kilka takich sytuacji. Raz to nawet pewna osoba tak mi dogryzała, że tak jej odpowiedziałem, że mnie z klanu usunęła. Ja mówię, tak już się strasznie zdenerwowałem. Mówię, nie, no teraz zaczynam dadać ich. Taki będę teraz bił, że szok. No i jutro patrzę, piszę, no dobra, sorry, że cię tak wyrzuciłem. Źle postąpiłem, czy coś takiego, za szybko pomyślałem. No i tam dodał mnie ta osoba z powrotem do klanu. No i w klanie byłem, powiem wam szczerze, że aż chyba to w kwietniu odszedłem z klanu. A nie odszedłem, tylko zostałem wyrzucony, ale tak naprawdę sam już chciałem powoli odejść. Powiem wam od razu, jak się sprawa potoczyła. Opowiem wam praktycznie, no nie wiem, o tym, dlaczego zostałem jakby usunięty z klanu Friends Team. No miałem tam pewnego takiego nieprzyjaciela, którym sobie stoi teraz na sekcie. Gra tropicielem. Nie wiem, czy życzy sobie, żeby zdradzać jego niku, więc będę tylko taką mówił. No i to taki był mój trochę nieprzyjaciel, szczerze mówiąc. No i tak zbytnio się nie lubiliśmy. Nie mówiąc o tym, że w końcowej fazie, kiedy już po prostu
było, że odchodzę z klanu, bardzo się cieszył, nawet wyrażał to, że się po prostu cieszy. Na klanowym pisał, gdyż miałem też pewnego kolegę właśnie we Friends Team, kiedyś odszedłem, no to tam czasem powiedział mi, co o mnie tam piszą na klanie. No i tam często on się tak strasznie cieszył, że ja wreszcie odszedłem, że mu się tam niby udało wygrać. No i wam powiem szczerze, że jak był ten event wielkanocny, może powiem pierwszą sprawę. Był ten event wielkanocny, wiecie, byli ci herosi, tacy eventowi. To byli, wiecie, ten Hank, ten Bobby, czy jakoś tak, ten 60 level i ten 200. No i ja miałem tam wtedy 200 coś level, stałem też sobie na sekcie. Sobie stałem na tej sekcie. I jak to się nazywa, zawołał mnie raz gościu, to widz, który ekspił sobie tam bodajże na zniszczonym opactwie czy uroczysku, gdzie się idzie taką dużą ścieżką, jest taki kanion, chyba gdzie się spotyka tego wombata Andrzeja, to tam było, jak się schodzi tam na dół. No i rozmawiałem wtedy z takim pewnym osobą, nazywa się on chyba Wojciech, tak, jest on teraz w Karmazynowym Bractwie. Jest on naprawdę, naprawdę mocnym zawodnikiem. To jest jednak mocny zawodnik. Doszedł do wniosku, że już się nie opłaca w szkole starać o oceny. Tak, doszedł do takiego wniosku. No i właśnie kolega mnie zawołał. Ja taki, wiecie, już, że widz mnie zawołał. Patrzę na Herosa, wiecie, wtedy loty z tego Bobiego były zarąbiście drogie. No, Heros eventowy, te Hera chodziły po, nie wiem, po 150 ten nawet. Te różne rzeczy. No i właśnie powiedziałem to na głos, a zapomniałem, że go dodałem wcześniej do rozmowy, a po prostu no nie miałem chęci bicia z klanem tego Herosa, gdyż oni też mnie nie wołali. No i po prostu nie chciałem z nimi bić tego Herosa. No i poszedłem sobie sam, patrzę, mam już atakować, a tu nagle ten gościu, z którym rozmawiam, z Wojciech przychodzi i mówi, że go dodał do drużyny. Ja mówię, no dobra, wiecie, nie będę przecież koło kolegi, w cudzysłowie kolegi z klanu, wybijał Herosa, no przecież to jest takie trochę nieprzyzwoite. No dobra, to ja atakuję z nim sobie tego Herosa. Spadło mi Hero, tak, Hero, bo potrzebowałem te Hero dla kolegi. No i potem oddałem koledze, no i on, ktoś sobie ubzdurał, to chyba był Patryk, też zarządca klanu, uzdrowił sobie, że ja te Hero wystawiłem na aukcję. No i po chwili dostałem odpowiedź, że mam za te Hero oddać 250. Potem mówię, za co mam oddać 250, jak ja tego po pierwsze Hera dla aukcji nie wystawiłem, a po drugie przed biciem Herosów, raczej po biciu, jak biliśmy, to mówię, że jak spadnie jakiś Hero na łowce i tanca, to oddaję koledze, bo on mnie bardzo o to prosił. No i to była taka pierwsza sytuacja, gdzie już moje stosunki właśnie z tym klanem nie były za dobre. No a druga sytuacja była też taka, no, że po prostu znaleźli ich tego 200 levela, tego tancerza ostrzy, Hanka, wiecie, tego 200 levela Herosa Eventowego, co był na Wielkanocy, 2013 rok. No i zawołali, to on był w starym siodle, bodajże, wiecie, tam w okolicach Tuzmer. No i ja sobie poszedłem na tego Hanka, było kilka osób. No i był tam jeszcze mój chyba ówczesny, byłem u niego zastępcą, mój ówczesny zastępca Prymonek. No i on miał level, no niestety za duży. Miał niestety za duży level, no i ja mówię mu, no kurde, sorry, ale muszę cię wyrzucić no, z drużyny, bo inaczej będzie, nie będzie lota, no po prostu, no bo zaraz spalowałem kalkulator. No zobaczcie, na przykład taki 213 level, jest taki pewien mnożnik, który teraz wam pokazuję, może być na maksymalnie Herosa lub coś innego, widzicie, z takim levelem, no bo inaczej z wyższym levelem nie będzie lotu. No ja mówię, no sorry, muszę cię wyrzucić, no bo inaczej lotu nie będzie, a bez sensu jest walka, no wiecie, tylko żeby o tak sobie kilka ciosów oddać, nie będzie w ogóle wtedy żadnego lotu, nic tam nie wypadnie, będzie pusty. Ja mówię, no to dobra, no to sorry, ale cię wyrzucę, no bo, no wybacz. No i zaatakowaliśmy, jacyś goście się tam zbierali, ja mówię, nie no, kurde, widzę, już biegnie do nas, do Herosa, biorę, atakuje, już wiecie, to jest taki miecz nade mną i
to pierwszy, wiecie, kto teraz zaatakuje, temu po prostu. Znaczy, że dwie osoby naraz atakowały, co nie? Wiecie chyba, o co chodzi. No i akurat my zaatakowaliśmy, no i lotły nam dwa hera. Jedno hero, czy ja nawet chyba tak było, że lotło kilka her, bo chyba wtedy wbiliśmy w około takiej dużej grupie. No dwa hera, czy jedno mi lotły. Sprzedałem je za chyba za 150, bo spadł mi galowy guzik. Pamiętam jeszcze, komu sprzedałem, nawet takiemu pewnemu magowi, z którym byłem w innym klanie, ale to już trochę inna bajka. Sprzedałem mu ten guzik za 175 albo za 150. Tak wtedy pamiętam. Zarobiłem sobie trochę kasy. No i oni do mnie się, brzydko mówiąc, tak spruli trochę. No, że zaatakowałem Herosa, a tutaj ktoś jeszcze szedł. A napisałem im, no kurde, no przecież ktoś już chciał nam wybić, no to musiałem atakować. A oni mówią, trudno, trudno, trzeba było czekać. I mówiłem, że mam oddać kasę, bo nie, to inaczej mam dedy od Biafry. Inaczej będzie mnie dedał, jak nie oddam kasy. No i z takich dwóch głupich rzeczy zrobił mi się praktycznie dług. No praktycznie, no nie wiem, za nic. No zaatakowałem Herosa, no bo widziałem, że ktoś nam wybija. No to chyba jest już trochę normalne. Przez to, że byłem, powiem szczerze, w tym klanie, przegrałem sobie trochę już, no wiecie, no jak jesteście na serwerze, to już się raczej podzieliliście się, tak? No nie wiem, jak to ująć. No jak macie wojnę, na przykład jesteście w klanie A i macie wojnę z klanem B i C, odejdziecie z tego klanu A, no to i tak będziecie mieli z tym wojnę B, z tym klanem B i C. No i właśnie tak było trochę w moim przypadku. No ale udało mi się dojść dzięki Bartkowi, takiemu koledze pewnemu, który naprawdę okazał się spoko gościem. Dzięki jego, po prostu dzięki niemu dostałem się do ówczesnego wroga, wielkiego wroga klanu Friends Team. No bo powiem wam szczerze, inni możecie uznać to za śmieszne trochę, no ale inni, powiem wam szczerze, bali się trochę wojny z Friends Teamem. Na przykład był klan Templars, to właśnie my mieliśmy wojnę, jak jeszcze byłem w tym klanie Friends Team. Mieliśmy straszną wojnę, no ale z innymi klanami, no to raczej wojny nie mieliśmy. Więc jeśli potem odszedłem, dochodziłem do kilku klanów, tak, do kilku klanów. No i usuwali mnie z tych klanów, bo miałem wojnę z Friends Team. Oni mówili, nie, 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 Friends Team nas sojusznicy, albo po prostu coś wymyślali, żeby się po prostu mnie pozbyć. No to ja mówię, nie ma sprawy, wolicie po prostu mieć klan, inny klan za przyjazny, niż na przykład ich wroga trzymać. Mówię, dobra, dobra, zrozumie. No i doszedłem potem, jak odszedłem już właśnie z Friends Teamu, doszedłem do Czeka nas chwała. W Czeka nas chwała, szczerze mówiąc, było dość fajnie, ale jedyne miałem zatargi z takim gościem NSC. Prawie, szczerze mówiąc, nie wiem, co on ode mnie chciał. Nie wiem ogólnie, o co chodziło, może kiedyś go tam zabiłem gdzieś. No i po prostu nie lubią mnie zbytnio, a też kiedy byliśmy Magułę, usunął mnie z grupy i zaatakowali, zrobiło mi się trochę przykro. No ale cóż, jakoś to trochę przemilczałem, chociaż nie byłem zbytnio zadowolony. No i tak, byłem w tym klanie, czeka nas chwała. Byłem. Aż potem poszła jakby taka, no nie wiem, taka plota rzucona przez klan właśnie Friends Team, że jestem złodziejem, oszustem, oszukałem pół klasika. No nie wiem, szczerze mówiąc. No i potem już nie było wojny, czeka nas chwała z Friends Teamem, no i zostałem usunięty z czeka nas chwała. Później dostałem bana. Dostałem bana później. Takiego niesłusznego, ale to nie wiem, Ramonce jednak nie można po prostu, nie można wytłumaczyć, tylko ona po prostu ma swoją tezę i nie wiem, no jest ona naprawdę jakąś ciężką osobą. Nie chcę tutaj ubliżyć czy coś, no ale po prostu, no takie rzeczy, to nie wiem, pisanie, że wymyślam sobie jakąś historię, no to chyba nie jest trochę godne tego stanowiska. No i tak tutaj właśnie byłem w tym klanie Atrafi Control, no ale cóż, też chyba krążyła o mnie jakby zła opinia, no takiego oszusta, który oszukał pół klasika, no bo nie chciał podzielić się lotem,
gościowi, który po prostu usłyszał na Skype'ie, że jest Heros, no i podszedł, no i chciał do grupy, no a wiecie, no już nie wypadało mi tak strasznie odmówić. No mogłem bić z tym klanem, no ale po prostu, no nie wiem, no pisali wcześniej o mnie, szczerze mówiąc, no nie wiem, przykre rzeczy, trochę mnie wyzywali, szczerze wam powiem, więc nie wiem, myśleli, że nie wiem, jestem jakimś takim mega dzieckiem, no i po prostu sobie robili ze mnie jaja. No ja to milczałem, no kilka spraw poszło na panel właśnie z tego ich wyzywania. Konger nawet dostał lekkiego bana, a potem pisał: u, kto to ten zrobił, ja dostałem bana, a takie po prostu rzeczy pisał, że moim zdaniem powinien dostać takiego perma totalnego, albo nie wiem, no przykro, naprawdę to się nawet czytało, no wiecie, jak jesteście w jakimś klanie, a ktoś ciągle sobie robi z was jaja, mi się wydaje, że nie jest, szczerze mówiąc, takie fajne, no. Odejdziecie z klanu, zostaniecie praktycznie, no będziecie mieli po prostu więcej wrogów niż przyjaciół, bo jak odejdziecie z klanu, to jeszcze następnych wrogów będziecie mieli z klanu, w którym byliście. No nie wiem, tak moja przygoda na klasiku się potoczyła. No i teraz mi jeszcze jest trochę niefajnie, że niektórzy piszą takie rzeczy, jak na przykład tutaj, zobaczcie sobie, na przykład, no nie wiem, tutaj nawet to zignorowałem. No widzicie, Paladnon Vivi. Kto to jest ogólnie? No to jest, no nie wiem, Wojtek tak ma na imię, więc możecie od razu mówić po imieniu. Ja nazywam się Błażej, więc też nie to, że ujawiam kogoś imienia. Przeczytajmy, co napisał. Nie polecam klanu, założyciel okradł dużo ludzi na klasiku, po czym przeniósł się na zemnę. Odradzam. Tak, tutaj widzicie osoba, która dostała się do Karmazynowego Bractwa. Szczerze mówiąc, nie wiem, za co on się tutaj dostał. Chyba kolegów namówił i go koledzy dodali. No ale cóż, tutaj odradzam klan, zgadzam się z graczem powyżej, to chyba tutaj jest jakaś taka, nie wiem, taki sługa, który tutaj pewnie, nie wiem, zostało napisane na klanowym, mamy misję tutaj utrudnić mu życie, bo założył temat, no i puszczamy tutaj ten i piszemy, po prostu szkoda, że całym klanem nie napisali, ile teraz tam mają osób w tym swoim klanie, tutaj się na ten strój klanu wyskładałem. O ile mają osób? 53. Nieźle. Ale to widzę, tam dużo osób nie ekspi, tak szczerze mówiąc. O, Dodi. Nikon, tak, Nikon. Była wojna, czy Nikon wejdzie do klanu? Tutaj Wetko mówił, nie, z Nikonem nigdy nie będę w klanie. No ale, no ale jakoś doszedł, tak. Tu widzicie też prosa, wielkiego prosa, który miał do mnie wąty nie wiadomo o co. Tutaj Darefula, też tworzyciela super dodatków. Takiego cheatera, że też powinien perma dostać za takie rzeczy, za takie po prostu dodatki, które on dawał, że to po prostu, no nie wiem, dziwię się, że administracja na to przymknęła oko, no bo nie wiem, to raczej chyba nie było, już pisali w klanie, żeby nie używać tych dodatków uciekających, bo się do nas przyczepią. No bo to były takie dodatki, że boję, tam klikałeś coś i od razu ci uciekali, no nie wiem. Dziwne takie rzeczy. Naprawdę, Darefull, dobry dodatkopiszos. Takie rzeczy stworzył, że brawa dla niego. No osobiście nic nie mam do tego klanu Friends Team. Jeśli nie wiem, mają po prostu do mnie jakieś tam wąty, że nie podzieliłem się wtedy z nimi tą legendą, z tym Paladnem Vivi, ale nie uważam, że powinienem się dzielić, bo ja nie wziąłem jej dla siebie. Tylko dałem koledze, o czym już mówiłem, który mnie kolega bardzo prosił, a z tej legendy, co Sarumanowi lotłem, no to nie wiem, no to nic nie pisali, że się dzielimy lotem, no ale heroikiem na 8 osób czy na 10, no to nie wiem, czy tak się fajnie strasznie dzielić. To każdy co by dostał po 10, no, czy po 15, no trochę tak dziwnie, a fakt, że inni też złapali lot, to czemu ja miałem się tylko dzielić, a inni, oni się nie mieli dzielić? Przecież oni też złapali. Więc nie wiem, no tak się ogólnie moje czyny potoczyły. No i widzicie teraz na przykład taka osoba bardzo kobieca. Przykro mi, gdybym wiedziała, że zrobiłeś coś takiego. No ale ja teraz, szczerze mówiąc, jak ja bym na przykład teraz, nie, no to chyba jest na takiej podstawie, że ja bym teraz na przykład wypuścił plotkę, no że nie wiem, na przykład Sensible okradł swojego, czy kogoś tam innego, z innego klanu, albo mnie, że na przykład ktoś mnie okradł.
No, na przykład, nie wiem, no, Ewileczek okradł mnie, zabrał mi wszystkie rzeczy, oszukał mnie, on jest złodziejem najgorszy i wszyscy musicie tam go wyzywać, czy coś takiego, że on mnie okradł. No i no teraz by wszyscy pisali, ten go okradł, a on by tak naprawdę był niewinny. No teraz, no nie wiem, no czuję się tak jakby, no ktoś mi robi tak pod górkę, no i to nie jest mi po prostu, no... No źle się z tym czuję, że tak mnie potraktowali oni. No ja nic im po prostu złego zrobić nie chciałem, no. Teraz na forum jeszcze piszą takie głupoty, no. Tutaj jeszcze... Cześć i czołem z tej strony, komandosik. Tutaj zacytuję, dziś pokażę wam, jak się okrada przyjaciół. No ale powiem ci, Konger, ty uważasz, że twoim przyjacielem byłem, jak wyzywałeś mnie tyle razy i po prostu oczerniałeś przez całym klanie? Czy ty uważasz, że byłeś kiedyś moim przyjacielem? Dowód, sam go dostarczysz, no. Skoro jesteś niewinny, to zrób sceny z logów wydanych przez ciebie syły. Jak nic nie zrobiłeś, to nie powinno być dla ciebie problemem. Czyż nie? Tak? Nie polecam tego klanu. Założyciel to zwykły oszust i złodziej. O, widzimy następny. Już to jest dowódca, a tutaj był żołnierz, tak. To był taki kapral, to był kapral taki żołnierz, dowódca. Dobra, no nie wiem, no tutaj... Wiem, tutaj ten, to zaraz pozmieniamy. Tutaj, o, ktoś miał dowód. O, no jeszcze muszę przeprosić też pewną osobę. Nie przepraszałem publicznie, ale naprawdę muszę przeprosić pewną osobę. Przepraszam cię, Gosiu, za to, że po prostu się tak zachowałem. No, że usunąłem postać. Że po prostu tak zrobiłem, no, że usunąłem tą stronę klanową. Bardzo was za to przepraszam. Bardzo was za to przepraszam i tego Herosa, którego ubiłem, nie wołając klanów, gdyż widziałem, że i tak jest mało osób, a nikt by nie przyszedł, no i po prostu chciałem napisać, ale mi się trochę spieszyło, no i zaatakowałem tego Herosa, no też za to bardzo was przepraszam, mam nadzieję, że Astraja mi kiedyś to wybaczy, no ale mi się wydaje, że też tam byłem na Astrai, też trochę im tam w miarę coś tam pomogłem, więc za tą stronę klanową bardzo przepraszam, że też ją usunąłem, tylko szczerze mam powiedzieć, że na Astrai już wtedy praktycznie ogólnie nie grałem, no i wiadomo, tam trzeba było te 8 SEU płacić. Te 8 SEU za miesiąc. No ale nie grałem już tam, no i było mnie trochę cienko, nie ukrywam. No i nie chciałem się pożyczkować, bo nie wiedziałem, czy uda mi się tą pożyczkę spłacić. Dlatego po prostu, no nie wiem, coś we mnie wstąpiło, no i jakoś chciałem, żeby mnie z tego świata usunęli. No mogłem po prostu postać samoistnie usunąć, no ale nie wiem, no. Jakoś mnie po prostu tak podkorciło, bo się też trochę zdenerwowałem tam na jedną osobę, no i sorry, że jeszcze raz tak postąpiłem. No, Straja, uważam, no nie jest to zły świat, taki po prostu specyficzny, no nie wiem, wbijecie tam duży level, no nie ma nawet z kim tam powalczyć, no taki specyficzny świat. Tutaj ktoś jeszcze coś pisał, no nie wiem, mam nadzieję, że w tym filmie trochę wam wyjaśniłem. Trochę po prostu, no nie wiem. Przepraszam, jeśli kogoś zawiodłem, jeśli, nie wiem, ktoś uważa, że go oszukałem lub po prostu nie wiem, jak ktoś uważa, że go oszukałem, no to też przepraszam, nie wiem, może mu to mogę jakoś wynagrodzić. Nie chciałem po prostu nic źle, no ale też klan Friends Team nie był taki mega fajny. Za tą legendę, raczej za za te heroiki z tego Hanka mogę się tam z tą Paladyn podzielić, jak tutaj już... Tak to pamiętasz, no ale było też kilka spraw, których wy się też elegancko nie zachowywaliście. No i nie wiem. No tak jakoś to się potoczyło, szczerze wam powiem. Ten klan ogólnie Friends Team, no to był taki po prostu jakiś specyficzny, no nie wiem, ja... No nie wiem, powiem wam szczerze, że jeśli na przykład dorastacie, to niektórzy już są na tym poziomie 16,
15, no a jeszcze byłem na tym poziomie podstawowym, prawda? Jeszcze byłem w podstawówce, a niektórzy już tam byli na środku gimnazjum. No i na przykład teraz, no to i byli takie, wiadomo, cwaniaczki, no to ja teraz, jakbym na przykład, ja w wieku jestem gimnazjalnym i teraz ja bym na przykład porozmawiał z takim gościem z podstawówki, no to też bym pewnie sobie z niego, znaczy ja bym tak nie robił, no ale bym mógł sobie z niego jaja robić, pytać go o takie rzeczy, o których on nie ma zielonego pojęcia. No cóż, jeśli macie jeszcze jakieś do mnie pytania, czegoś wam nie wyjaśniłem, jesteście ciekawi jeszcze różnych rzeczy, oczywiście czekam dla was na odpowiedzi na privie. Jak możecie, no to już nie spamcie, tylko o wszystko, co chcecie się zapytać, o wszystkim jeszcze wam powiem, jeśli macie jeszcze jakieś pytania co do gry mojej na klasiku. Teraz się przeniosę na Zeminę, rozpoczynam nową grę tutaj na tym świecie. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że zostało jeszcze kilka takich osób, które się po prostu nie omotały tym wszystkim kłamstwom, którzy po prostu, no nie wiem, nie ulegli takiemu gadaniu, że tutaj kogoś okradł, tutaj kogoś okradł. No bo naprawdę plotkę nie jest tak naprawdę łatwo stworzyć, a naprawdę taka plotka powielana przez dużą ilość osób naprawdę może kogoś skrzywdzić. No i nie wiem, jeśli po prostu nie jesteście czegoś pewni, to nie wysyłajcie na różnych, no nie wiem, na YouTube, nie spamcie na klasiku, nie spamcie na innych światach, nie spamcie. Jeśli nie jesteście czegoś pewni, nie macie o czymś żadnego pojęcia, no i po prostu, no nie wiem, nie wiecie czegoś, no to się lepiej kogoś zapytajcie, kto ma o tym pojęcie. Na przykład mnie się możecie na ten temat zapytać, no ale nie, no, że to ktoś powie na przykład taki palarny, on mówił i puści jakąś plotkę, że okradłem Prymonka z Legend. No to bo po prostu to mi się, no nie wiem, no to jest takie coś, jakbym powiedział, że on mnie okradł tutaj, że mi ten podmuch zabrał, czy coś takiego. Więc jeśli macie jakieś pytania, czekam na privie. Jeśli po prostu się to będzie przedłużało, to sorry, ten, ale pewnie mam duże obciążenie. Dużo osób nam podobnie pisze. Więc co, dziękuję za obejrzenie tego filmu. Był on, nie wiem, długi, krótki, nie liczyłem czasu, ale mam nadzieję, że chociaż mogliście mnie chwilę wysłuchać, nie było tutaj jakichś atrakcji związanych z Margonem, no ale w kolejnych partach może coś tam będzie, nie wiem, może zacznę niedługo jakiś sezon drugi, czy albo dam sobie spokój z nagrywaniem na razie, zobaczę, jak to będzie. Do zobaczenia, zapraszam do łapki, łapkowania filmu, udostępniania innym osobom, trzymajcie się, cześć.